bąbelki, które tak intensywnie powstają, jest to wodór. Pierwiastek znany od drugiej połowy XVIII wieku, jednak dopiero teraz ma on swoje 5 minut w energetyce. Chcemy zrezygnować ze śladu węglowego, z ropy naftowej, z gazu ziemnego. Czymś to trzeba zastąpić. Takim nośnikiem energii może być właśnie wodór. Pokazujemy, że ta technologia jest już opanowana, że ona jest bezpieczna, ona jest już dostępna komercyjnie, tylko musi być wdrażana sukcesywnie do naszej gospodarki. Stoimy u progu zielonej rewolucji. Kryzys energetyczny przyspieszył zmiany związane z podejściem do energii. O wodorze nie mówi się już jako o paliwie przyszłości. Już za 2 lata powstanie w Pile stacja wodorowa dla miejskich autobusów. Do 2030 roku w Polsce powstanie 57 stacji wodorowych. Budujemy stacje tam, gdzie mamy zapewniony zbyt naszego towaru wodoru, który też produkujemy. Dlatego też budujemy w pierwszym rzędzie stacje tankowania dla autobusów miejskich, no też dla samochodów docelowo. No one są jeszcze na takim połupie dosyć wysokim, ale one będą tanieć, tak jak to było z samochodami elektrycznymi. Taki samochód na wodór zamiast szkodliwych spalin emituje do atmosfery czystą wodę. Dlatego Unia Europejska dotuje tego typu technologię. Na zachodzie Europy testuje się już ciężarówki czy pociągi zasilane wodorem. W planach są także samoloty na wodór, a to dopiero początek. Wymaga to także jakby zmiany myślenia. Być może w przyszłości nie będziemy mieli jednego źródła energii elektrycznej, nie będzie na przykład tak w ten sposób, obecnie mamy ciepłownię, elektrociepłownię, tylko będzie ten system rozproszony. Można sobie wyobrazić, że wtedy na przykład osiedle będzie bardziej, miasto, część miasta będzie dla siebie samowystarczalna. Tak jak planowane w Pile osiedle Zielone Wzgórze. Władze miasta chcą, aby technologie wodorowe były tam wykorzystywane nie tylko w pojedynczych domach, ale na całym osiedlu.